Później na halowych mistrzostwach Europy w Wiedniu rozpoczyna się seria pięknych wyników polskiego sprintera. Marian Woronin i Leszek Dunecki, oto oni na Państwa ekranach, zdobywają tu w Wiedniu złoty i srebrny medal. A Marian Woronin tak wyspecjalizował się w startach w hali, że później nie oddał palmy pierwszeństwa przez następne 3 lata. Był najszybszy w 80 roku w Zindelfingen, w 81 w Grenoble i w 82 w Mediolanie. Był 4 razy halowym mistrzem Europy. Nie dogonił jednak Borzowa, który zdobywał ten tytuł 7 razy. Oto Polacy. Halowe Mistrzostwa Europy. Wiedeń. Złoto i srebro. Tam potknął się reprezentant Związku Radzieckiego i nie ukończył biegu. Przypominam, rok 1979.